redaktorom. Czas płynie, proszę Państwa, bardzo szybko. Teraz zobaczymy kilka scen z życia szkoły. Jak zaczyna się rok szkolny? Dzień dobry. Witam Was w nowym roku szkolnym, moje drogie dzieci. Na początek sprawy formalne. Oto jest Wasz nowy podręcznik. Proszę, zapoznajmy się z naszym podręcznikiem. Proszę. Dalej w naszej szkole lekcje toczyły się zwykłym torem. Teraz postaramy się pokazać kilka przykładów charakteryzujących tę szkołę. Scena druga. Proszę zauważyć doskonałą organizację pracy, co przejawia się w numerowaniu lekcji. Zapiszmy lekcja 007. Scena trzecia. Jakże ważna sprawa, korelacja. Tu na przykładzie języka polskiego i muzyki. Zapiszemy dzisiejszy temat lekcji. Jak Janko muzykant grał na skrzypcach? Scena czwarta. Ulubiony przedmiot uczniów WF. Aha. W poniedziałek był skok wyż, we wtorek skok dal. Dzisiaj zapiszemy skok w Scena piąta. Nauczyciele dbają, aby uczniowie byli zawsze uśmiechnięci. Co ty masz w tym uchu? Wystrzepałkę, Jasiu. Nie, Ala, tylko się uśmiechamy. Scena szósta. Jak uczę Unka odpowiedzi? Odpowiedz mi, Jacku. Tak, tak, do ciebie mówię, do ciebie mówię. Jasiu, pomagaj! Ja! Czego? Uwaga! Na szczęście nauczyciele też potrafią się uczniom wdzięczyć. Mam dla Was dzisiaj niespodziankę. Scena ósma. Nauczyciele dbają o sprawność fizyczną uczniów. Zgłosujcie się. W takim razie wstać. Co? Siąść. Wstać. Siąść. Scena dziewiąta. Nauczyciele są wyrozumiali wobec uczniowskich błędów. Jacku, daję Ci drugą szansę. Zostajesz na papierowce w całym czasie. Scena dziesiąta. Nauczyciele uczą optymistycznego podejścia do życia. Stawiam Ci jedynkę z tej klasówki. Ale nie martw się, to nie Twoja ostatnia. Thank you.
nas starsi. W stosunku do uczniów przychodzących do naszej szkoły nie kierujemy się ich starą opinią. Jasiu, dostałeś kiedyś jedynkę z matematyki? Jeszcze nigdy, proszę pani. Ale nie ma się, przecież to przetrwałem. Scena 12. Jakże ważną sprawą jest odpowiednia motywacja uczniów do pracy. No nie liczy. Weźcie, dzieci w końcu raz. Wyciągnijcie. Scena 13. Nauczyciele wykazują też zainteresowanie sprawami uczniów. Jacku, pokaż co ty masz w kieszeni. Komileczka, szara komileczka. Właśnie, tak myślałam. I scena ostatnia, chyba najważniejsza. Nauczyciele w naszej szkole są przygotowani na każdą sytuację. Proszę pani, proszę pani! Co się stało? Ktoś puścił konka! Spokojnie, spokojnie. Puszczanie w oknie, puszczanie samolotów. Jest! 267 na 2009. Dziękujemy za tę graść scenę. Jeszcze zwrócę Państwa uwagę na tę opiekuńczość nauczyciela końcową, bo się zgubisz. Szanowni Państwo, to wszystko może wyglądać znacznie, jednak zaręczy.